Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ewa Domagalska, coach i trener rozwoju osobistego z tej strony. Robię dla Was nagranie Rozwój osobisty w pigułce w ten sposób, gdyż wczoraj próbowaliśmy robić to nagranie na żywo w grupie, jednak mieliśmy bardzo dużo problemów technicznych, więc to nagranie jest dla wszystkich, którzy są zainteresowani rozwojem osobistym, a nie mogli wczoraj do nas dołączyć, albo po prostu nie mogli wszystkiego usłyszeć przez problemy techniczne. Pomimo to wideo nie jest na żywo, tak czy tak byłoby mi bardzo miło zobaczyć, skąd z nami się łączycie, skąd słuchacie, gdyż wiem, że w tej grupie jest bardzo dużo osób z Polski, ale też z różnych miejsc całego świata. Na przykład ja jestem z Kalisza, ale przez 13 lat mieszkałam w Irlandii, a od zeszłego roku mieszkam w Holandii, stąd akurat z Wami się łączę. Nie wiem, czy też uwierzycie, ale wczorajsze nagranie było akurat pierwszym nagraniem, które robię w języku polskim, gdyż na co dzień akurat od wielu lat, jak już wspomniałam, posługuję się językiem angielskim, gdyż mój narzeczony jest Holendrem, więc porozumiewamy się po angielsku. Tak samo jak pracuję przez internet, moje sesje coachingowe są online, więc pracuję z ludźmi z całego świata. Od Australii, Nowej Zelandii po Stany. Jeżeli pracuję z Polakami, to też zazwyczaj z ludźmi, którzy mieszkają bardzo, bardzo długo już za granicą, więc przeplatamy bardzo dużo polsko-angielskich słówek. Ale fajne challenge jest to dla mnie, fajne wyzwanie. Więc i mam nadzieję, że takie nagranie w języku polskim Wam bardzo pomoże. Zanim przejdziemy do tematu, chciałabym bardzo podziękować Marcie za stworzenie tej niesamowitej grupy i dzielenie się z nami niesamowitą wiedzą i informacjami oraz za zaproszenie mnie do zrobienia takiej transmisji na temat rozwoju osobistego, na podzieleniu się z Wami taką informacją. Rozwój osobisty to jest temat bardzo rozległy, oraz to jest proces. Za to dzisiaj postaram się wytłumaczyć, co na ogół się dzieje, co i dlaczego jest ważne, jeżeli chcemy się rozwijać w naszym życiu prywatnym albo zawodowym, albo zmienić nasze życie. Tak? Więc jak to jest, że żyjemy w czasach, gdzie mamy bardzo duży dostęp, tak? Bardzo duży dostęp do materiałów do rozwoju osobistego. Od książek do nagrań na YouTubie, po jakieś kursy, tak? Treningi. A jednak nadal ze swojego doświadczenia z kilku lat temu wiem i z mojego doświadczenia z pracy z ludźmi, bardzo, bardzo dużo ludzi nadal tkwi w miejscu. Jak to jest możliwe? Na to postaram się odpowiedzieć Wam podczas tego wideo również, ale dajcie mi znać, jak to jest u Was. Czy nadal czujecie się tak właśnie, jak opisałam, że czytacie książki, nawet czasem robicie rzeczy, podążacie za wskazówkami, które tam znajdziecie, macie wielkie marzenia i cele, a jednak albo tkwicie w miejscu, albo te cele są... Raz się coś sprawdzi, raz nie, raz coś się Wam uda, raz nie, albo wszystko znowu wraca do tego samego momentu, z którego zaczęliście. Dajcie mi znać w komentarzach. Byłoby to bardzo, bardzo dobrze wiedzieć. Gdyż, słuchajcie, ja tak samo się czułam do 4 lat temu. A ogólnie moja osobista podróż i przygoda z rozwojem osobistym zaczęła się tak naprawdę 12 lat temu. Wtedy akurat to była taka moja... Zainteresowałam się tym tematem, dlatego że moje własne życie było naprawdę wielkim bałaganem. I to każda dziedzina mojego życia. Od zdrowia, po finanse, po związki, po pewność siebie, wszystko. Wszystko było wielkim bałaganem, wszystko było bardzo toksyczne i na niskim, bardzo niskim poziomie.
Jak ta przygoda się zaczęła? Zaczęła się od tego, że pewnie tak jak dla wielu, wielu osób, zaczęła się od znalezienia książki i obejrzenia filmu Sekret. Jeżeli nie widziałeś albo nie widziałaś tego filmu, albo nie czytałaś książki, tak krótko chciałabym wspomnieć, o czym ten film i książka jest. Tam mówią, że żeby zmienić swoje życie i żeby osiągnąć coś, trzeba wiedzieć, co się chce, myśleć o tym i to się sprawdzi. Więc jak już wspomniałam, każda dziedzina mojego życia była na bardzo niskim poziomie i takie trzy rzeczy, które ja bardzo chciałam zmienić, to chciałam zmienić swoje zdrowie, swoje finanse i związki, związek, miłość, obszar miłości. I jak odkryłam ten sekret, to myślałam, że po prostu odkryłam rozwiązanie, które mi pomoże w tym. Ale co się u mnie działo? Działo się tak, że na przykład jak mówiłam sobie, że mam teraz więcej pieniędzy, to faktycznie przychodziły do mnie okazje, ale to takie, że dostawałam więcej nadgodzin w pracy. Czyli z jednej strony zarabiałam więcej pieniędzy, ale pracowałam bardzo ciężko na nie. A z drugiej strony zawsze później coś się działo, że te pieniądze musiałam wydać. Zazwyczaj to chodziło o zdrowie. Więc z jednej strony to, co się dowiedziałam w książce, trochę działało, ale nadal to nie było w taki sposób, jaki ja bardzo chciałam. Tak samo związki. Mówiłam sobie, marzyłam sobie o tym, że chcę być w związku, czuć się kochana i tak dalej, i tak dalej. I tak przyciągałam, spotykałam partnerów, ale te związki później okazywały się bardzo toksyczne i się kończyły. Zazwyczaj bardzo nieciekawie. Więc po pewnym czasie stwierdziłam, że czegoś mi tam brakuje. To musi być coś więcej, że nie dostaję musi być jakiś inny powód i rozwiązanie do zmiany mojego życia, do rozwoju, tak? Więc wtedy zaczęłam taką misję, aby znaleźć tą drogę, aby znaleźć to rozwiązanie i znaleźć tą odpowiedź. Po wielu latach robienia kursów, czytania książek, natknęłam się na coaching i na badania teorie behawioralne, które mówią i studiują właśnie, jak nasza podświadomość wpływa na nasze życie. Więc zajęło mi to trochę czasu. Zainwestowałam bardzo dużo pieniędzy, bardzo dużo czasu, tak, ale w ciągu ostatnich 4 lat przeszłam z naprawdę toksycznych i niespełniających się związków do związku, już teraz prawie 4-letniego, który jest związkiem lepszym niż sobie kiedykolwiek marzyłam. Od pracowania za najniższą wypłatę na godzinę, najniższą krajową, do cudownego biznesu z pasją. Tak? I teraz moją misją jest pomóc innym. Zrobić to samo. Mi zajęło to 12 lat, ale Wam nie musi, tak? Na dzień dzisiejszy, już od prawie 2 lat, pracuję z ludźmi jeden na jeden, to jest na zasadzie indywidualnej, albo w grupach mastermind i pomagam im zrozumieć podstawową przyczynę ich obecnych wyników, tak aby mogli zaprzestać samosabotaż, określić wizję i cele ich życia, tak aby mogli ruszyć z miejsca i stworzyć życie swoich marzeń. I oczywiście szybciej niż mi to zajęło, prawda? Więc dobrze, słuchajcie, aby zrozumieć podstawową przyczynę naszych wyników w życiu, najprościej będzie mi użyć analogii komputera. Kiedy myślisz o komputerze, to nie jest to komputer, co daje nam wyniki, prawda? Ale co to jest? To jest program. Oprogramowanie komputera, tak? Te programy, które są w nim zainstalowane. Więc słuchajcie, my jako ludzie też mamy taki system
I ten system nazywa się podświadomość. A w tej podświadomości mamy wiele programów, które działają tam oraz są w naszym systemie, w układzie nerwowym, o których w wielkim stopniu nie jesteśmy świadomi, ale te programy kształtują nasze zachowania, kształtują nasz sposób myślenia, na nasze przyzwyczajenia i one dają nam wyniki i rezultaty, które mamy w życiu. Więc teraz sobie wyobraźmy, że chcemy, aby komputer dał nam rezultaty, które daje nam dzisiejszy komputer, ale używając komputera z programem sprzed 5, 10, 15 lat. Byłoby to niemożliwe, prawda? I tak jak nie możemy zmienić efektywności sposobu pracy komputera bez zmiany jego oprogramowania, tak samo nie możemy zmienić wyników w życiu naszym bez zmiany naszej podświadomości, bez zmiany tego oprogramowania, które jest w nas. Następnie, jak to takie oprogramowanie w nas się koduje? Więc my rodzimy się z tak naprawdę otwartą podświadomością. Jesteśmy od urodzenia jak taka gąbka, która chłonie wszystko. Z jednej strony to nam bardzo pomaga, tak, gdyż w taki sposób akurat uczymy się naszego języka, tak, jak chodzić, jak rozpoznawać, że to jest jedzenie, to jest jakie zwierzę, co znaczy, tak, więc to nam bardzo pomaga jako dziecko, ale z drugiej strony też uczymy się innych rzeczy, więc najbardziej, co na nas wpływa i powoduje taki program w naszym umyśle i w naszym systemie nerwowym, to są w sumie trzy rzeczy. Numer jeden to jest dziedziczność, czyli od urodzenia są różne wzorce zachowań, tak naprawdę odziedziczone w genach, które dziedziczymy. Dlatego też na przykład ludzie mówią, albo słyszałeś, że ktoś może powiedzieć, słuchaj, jesteś odważna jak twoja mama, albo jesteś spokojny jak twój tata, tak? Albo masz głos do śpiewania po babci. Więc to jest jeden z czynników, który wpływa na naszą podświadomość, na to, jaki program jest w nas. Drugi sposób, druga przyczyna to jest środowisko. Niestety nie wybieramy, gdzie się rodzimy, w jakim środowisku, jakiej rodzinie, ale nasze środowisko wpłynie na sposób, w jaki jesteśmy zaprogramowani w wielkim stopniu. Tak? Więc jeżeli dorosłaś w rodzinie, gdzie słyszałaś albo słyszałeś, skąd weźmiemy na to pieniądze? Nie stać nas. Albo podobne rzeczy, to powoduje ten program, jaki masz na temat pieniędzy albo na temat innych rzeczy. Następnie doświadczenia życiowe, szczególnie emocjonalne doświadczenia w naszych latach rozwojowych. Te lata rozwojowe to są najbardziej od wieku 0 do 7, ale później też wpłyną na nasz program, na to, jak jesteśmy zaprogramowani. Na przykład rozwód rodziców albo wyśmiewanie się w szkole, tak, mogą wpłynąć na to, że mamy program, zaprogramuje się w nas strach przed odrzuceniem albo przekonanie, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. I to będzie bardzo wpływać na nasze związki osobiste, ale także na biznes. Na nasz sukces w życiu zawodowym również. No i trzecia rzecz, która wpływa na nasze i programuje nas, to są wzorce. To są ludzie, których tak naprawdę próbujemy naśladować. Tak? To mogą być nasi rodzice, to mogą być nasi dziadkowie, to może być też nauczyciel, tak? Ale są wzorce, istnieją w naszym życiu takie wzorce do naśladowania, które uczą nas tego, co jest cenne, czyli przez obserwowanie zachowania innych. Czyli jeżeli, tak jak zauważyłeś, jak rodzice na przykład mówią albo zarabiają pieniądze, albo jak komunikują się między sobą, jak rozwiązują konflikt,
To wszystko, to i te dwie pozostałe rzeczy, które już wspomniałam, wpływa na to, kim jesteśmy oraz tworzą takie wzorce zachowań, które są nam, tak naprawdę nam najbardziej znane. I kreują ten program, który jest w naszym systemie, w naszej podświadomości. Ten program, tak jak już wspomniałam, to jest program, który jest tak naprawdę nam najbardziej znany, czyli dlatego większość czasu robimy też rzeczy na takim zwanym autopilocie. I dlatego samo ustalanie celów, czy powtarzanie sobie, że teraz mam więcej pieniędzy albo szczęśliwy związek, nie wystarczy, ponieważ jak już wcześniej wspomniałam, nie jest to możliwe, żeby dostać jakiś rezultat bez zmian. To jest tak samo właśnie jak oczekując innego efektu i rezultatu z komputera, który ma stary program, tak? Bez zmiany tego programu. Czyli dlatego. Dlaczego też ludzie nadal tkwią w miejscu? Odpowiedź na to pytanie, to są dwie odpowiedzi tak naprawdę. Pierwsza jest, ponieważ omijają bardzo ważny aspekt rozwoju osobistego. Zazwyczaj, jak już wspomniałam, ludzie zaczynają od celu, tak? Co chcą zmienić albo osiągnąć w życiu i jak to zrobić, albo szkoleniu się, jak to zrobić. Na przykład, cel, chcę schudnąć, ok, jak to osiągnąć? No to muszę więcej ćwiczyć i zmienić sposób jedzenia, tak? Ale jeżeli pomyślimy o tym, jeżeli byłoby to tak łatwe, jeżeli by tylko to wystarczyło, to każdy by osiągnął ten i inne cele. A patrząc na to, ile osób na przykład zaczyna noworoczne rezolucje, że będzie chodziło na siłownię, ile osób zaczyna różne programy, a po kilku tygodniach zaprzestaje, tak? Dlatego, gdyż nie zmienili programu, nie zmienili sposobu, jaki myślą o sobie, w jaki myślą o ćwiczeniu, o byciu zdrowym i tak dalej. Tak samo, jeżeli chcemy więcej pieniędzy, zazwyczaj ludzie myślą, że ok, to muszę więcej pracować, muszę coś zrobić więcej, tak? I to nie wystarcza, bo jeżeli nawet, i bardzo często ludzie przychodzą do mnie się pytają, Ewa, jak osiągnąć sukces w biznesie. Więc nawet jeśli ci powiem, nawet jeżeli tej osobie powiem, jak to zrobić, to jest wielka szansa, i praktycznie to jest zawsze 100%, że coś tą osobę zatrzyma. I to coś to jest ten program. To coś to jest, nie jestem wystarczająco dobra. Albo kto mi w ogóle zapłaci za to? A czy ktoś będzie w ogóle chciał to, co robię? I tak dalej, i tak dalej. Więc odpowiedź pierwsza, że rozwój osobisty to nie jest tylko, że nie tylko to jest wiedzieć, co się chce i jak to zrobić. Jest też trzeci aspekt tego rozwoju, tak? Czyli podświadomość. A druga taka odpowiedź i powód, dlaczego ludzie nadal tkwią w miejscu, jest taki, że po prostu pracują nad zmianą nieodpowiedniego programu. Pracują bardziej ze świadomością i pracują bardziej z tym, co obserwują. Czyli na przykład, wróćmy do przykładu pieniędzy. Chcą więcej pieniędzy, więc sobie powtarzają, ok, teraz mam więcej pieniędzy, zarabiam więcej, jestem bogaty. Albo jeżeli chodzi o pewność siebie, myślą, że pewność siebie to jest ich problem i mówią sobie, okej, teraz jestem bardzo pewna siebie. Ale chciałabym Wam podać przykład, jak to czasem jest mylne. Przykład jest z pracy z jedną z moich klientek, która miała problem, gdyż w jej pracy bardzo często jest na spotkaniach, czy musi zrobić prezentację, ale w momencie, kiedy ma wypowiedzieć się, ma problem, ma blokadę.
i nie może się wypowiedzieć, więc jej problemem był, jest taki, że ona myślała, że ma w sumie jej celem tak naprawdę jest, żeby wyrażać się jasno i z pewnością siebie. Jak rozmawiałyśmy, okazało się, że ona już wcześniej zrobiła kurs w przemowie publicznej, bo myślała, że to jest nawyk albo nawyk, którego nie ma, ale musi stworzyć. Niestety ten kurs jej nic nie dał. Następną rzeczą, którą spróbowała, to, bo oczywiście wyrażanie się jasno jest pewnością siebie, myślała, że problemem jest pewność siebie. Więc znalazła coacha, z którym pracowała nad pewnością siebie. Ale też to jej nie dało żadnych rezultatów. Jak zaczęłyśmy rozmawiać i zrobiłyśmy taki profil osobowości, żebyśmy zobaczyły właśnie, jak te wszystkie doświadczenia z jej życia, dzieciństwa i tak dalej uformowały jej osobowość, okazało się, że wcale nie było to problemem, że ona nie ma pewności siebie albo nie wie, jak przemawiać publicznie. Okazało się, że jej typ osobowości i jej program jest taki, że ona jakby stawia innych potrzeby oraz przed swoimi. Czyli co się działo w tym momencie? W tym momencie, co się działo, w momencie, kiedy ona miała przemawiać, w jej głowie był konflikt, który wyglądał w taki sposób, że konflikt był pomiędzy tym, co ona chce powiedzieć, a tym, co w jej głowie ona myśli, że inni chcą od niej usłyszeć. Czyli w tym momencie tym problemem i tym programem nie było brak pewności siebie czy sposób wysławiania. Było to strach przed krytycyzmem, to było jedno, a drugie właśnie ten konflikt i stawianie tego, co inni oczekują od niej usłyszeć, zamiast mówić, co ona myśli. W momencie, kiedy doszłyśmy do tego, do odpowiedniego programu i przepracowałyśmy nad tego zmianą, pewność siebie i wyrażanie się podczas spotkań w pracy pojawiło się naturalnie. Tak? Króciutki drugi przykład. Z następnej mojej klientki. Kobieta chciała bardzo stworzyć nawyk ćwiczenia. Stwierdziła, że bardzo na pewno jej by to pomogło. Oczywiście ćwiczenie jest bardzo dobre dla zdrowia i dlatego jak się czujemy i wyglądamy, ale od bardzo dawna, mówi, potrafiła zacząć, ale po jakimś czasie przerwała i nie wiedziała, co jest przyczyną i jak ma to zrobić. Spróbowała wszystkiego, tak jak już wspominałam, zapisywała się na siłownię, na różne programy, nic nie działało. Powtarzała sobie, że jest teraz szczupła, że czuje się pełna energii, że ćwiczy. To nie było to. Co się okazało? Okazało się, że jej programem z dzieciństwa było to, że ćwiczenie to była strata czasu. Okazało się, że jako dziecko rodzice zakazywali jej tak naprawdę sportu, bo uważali, że nauka i czytanie książek jest ważniejsze. Czyli widzicie, jak pracowanie nad odpowiednim programem, dojście do tego, co nas blokuje, nam pomoże. W tym momencie moja klientka ćwiczy 5 razy w tygodniu, a przeszła z ćwiczenia 0 do 3, teraz 5 razy w tygodniu. I nie trzeba jej powtarzać, nie trzeba jej przypominać, robi to z przyjemnością i robi to sama. Tak? Czyli wracając, są dwa powody, dlaczego pomimo mamy tej całej informacji i wszystkich tych materiałów, które niby nam tłumaczą, jak się rozwijać, jak zmieniać swoje życie, nadal ludzie tkwią w miejscu albo nie osiągają swoich celi. Jeden jest, bo pomijają ważny aspekt rozwoju osobistego, a drugi po prostu pracują nad złym programem, pracują nad nie tym, co ich w sumie blokuje. Czyli kluczem, tak? Na koniec. Kluczem do rozwoju osobistego nie jest tylko wiedzieć, co chcemy i jak to zrobić. Musimy też dojść do tego, co nas blokuje. Musimy wiedzieć, kim jesteśmy i jaki mamy program. Co w tej podświadomości nas blokuje? Są na to
różne metody. I tak, jedna z metod jest tak, jest samorefleksja. Samorefleksja polega na tym, że zadajecie sobie sami pytania i na nie odpowiadacie. Jeżeli jesteście zainteresowani, ja mogę Wam wysłać ćwiczenie, które robię z moimi klientami. To ćwiczenie polega na, jak króciutko opiszę, zapytaniu się siebie na przykład w skali 1 do 10, jak jestem szczęśliwa i usatysfakcjonowana w dziedzinie finansów, zdrowia itd., itd. Później pytamy się, jeżeli byśmy byli 100% szczęśliwi i spełnieni w tej dziedzinie, jak by to wyglądało? A następnie pytamy się, ok, dlaczego tam jeszcze nie jesteśmy? Co powoduje? To nam da bardzo ciekawe odpowiedzi, jednak ta metoda zajmuje nam też bardzo dużo czasu, tak, bo i też da nam odpowiedzi, które już są mniej więcej w naszej świadomości. Drugim sposobem, aby odkryć nasz program, to są właśnie profile osobowości. Ja takie profile używam z każdym moim klientem i w takim profilu osobowości, to jest profil oparty na wielu latach badań właśnie behawioralnych, jak nasze dzieciństwo i wszystko inne, co wspomniałam wcześniej, wpływa na nasz program. I po odpowiedzeniu specjalnych pytań kreuje nam się 30-stronowy profil, który nam opisuje Ciebie. Opisuje nam, jaką masz osobowość, jakie masz silne strony, jakie masz słabsze strony, jakie masz ślepe punkty, co Cię blokuje, a czego nie wiesz. I wiele innych rzeczy. Również następnie coaching. Coaching, sesje coachingowe są jedne, jak już wspomniałam, pomogły mi bardzo oraz pomagają wielu ludziom na świecie w zmianie swojego życia, dojścia do tego, co ich blokuje, odblokowania tego i zmiany życia. Więc podczas coachingu pracujemy nad tym właśnie, między innymi opierając się na tym profilu osobowości plus innych metodach coachingowych, pracujemy na tym właśnie, kim jesteś, co Cię blokuje, co odblokować. Pracujemy też nad tym, co chcesz osiągnąć i jak to osiągnąć, tak? Ale pracujemy z tych wszystkich stron, co już wspomniałam, tak? Ten cały proces jest w tym naszym, w naszej współpracy. Więc słuchajcie, jeżeli, jak już wspomniałam, chcielibyście to ćwiczenie, które robię z moimi klientami, napiszcie mi wiadomość na Facebooku, z miłą chęcią Wam to wyślę. A jeżeli byście czujecie, że potrzebujecie pomocy, potrzebujecie bardziej pracy indywidualnej, albo jesteście zainteresowani właśnie procesem i całą tą pracą nad sobą, dajcie mi też znać. I możemy umówić się na 30-minutową, bezpłatną konsultację. Na tyle dzisiaj, kochani. Mam nadzieję, że bardzo, że pomogło Wam to nagranie. I z ciekawości bardzo bym chciała usłyszeć, co takiego, jeżeli byście mieli wybrać jedną rzecz, co takiego wynosicie z tego nagrania? Czy jest coś, co nie wiedzieliście do tej pory? Może, czy nawet byliście świadomi, że mamy takie programy i jak one oddziałują na nasze życie? Co się nauczyliście i co, w czym Wam to pomoże? Bardzo byłoby mi miło to zobaczyć i usłyszeć. To na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, za Wasz czas i mam nadzieję do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce.